Kolejny odcinek książki Sripad Bhaktivedanta Sadu Maharaja Love in Action, Love is the Way, Love is the Answer, czyli miłość działanie, miłość to cel, miłość to droga. Część czwarta. Jezus Darshan, czyli sztuka życia, czyli spotkanie z Jezusem. Pewnego razu byłem w Brazylii i byłem w domu pewnej kobiety, która praktykowała katolicyzm. I ona była zakonnicą już od pewnego czasu. To praktycznie minęło 50 lat, ile ona była już zakonnicą. Więc 50 lat ona była zakonnicą i ona była również wegetarianką. Ponieważ ja jestem również wegetarianinem, ludzie zorganizowali to miejsce dla mnie, abym tam przenocował. Ja byłem zadziwiony tą miłością, którą w niej zobaczyłem. Była w pełni pogrążona miłością dla Jezusa i pełna miłości dla każdego. Kiedy byłem głodny, ona przygotowywała mi wszystko na złotych talerzach, złotych łyżkach i wiele różnych rodzajów skomplikowanego, bardzo wykwintnego pożywienia. Kiedy przeniosłem się do jej domu, zobaczyłem, że ona posiada pewien indyjski obrazek na ścianie. Zapytałem jej: jeżeli jesteś wielbicielką Jezusa, dlaczego trzymasz w domu taki obrazek? I ona odpowiedziała: nie, nie, nie mów w ten sposób. Wszystko jest ze sobą połączone. Jeśli kocham syna, dlaczego nie mam mu także kochać ojca? Jeśli kocham ojca, dlaczego nie mam kochać syna? Wtedy ja jej powiedziałem: zobacz, nauczyłem się czegoś dzisiaj. Nauczyłem się czegoś dzisiaj. Ja czułem się bardzo komfortowo i usiadłem w jej pokoju. I kiedy usiadłem, zobaczyłem na wielki obraz, wielki obraz Jezusa. I na tym obrazie Jezus pokazywał jedną ręką swoje serce, swoją duszę. I w tej pozycji, pokazując swoje serce, z tego serca wydobywało się światło, które wyglądało jak ogień. Drugą ręką Jezus pokazywał dwa palce. Jedną ręką dotykał serca, a drugą ręką pokazywał jedynie dwa palce. Patrzyłem na to i byłem bardzo podekscytowany odnośnie pozytywnej wibracji w tym domu. I wtedy spytałem: Jezu, także modliłem się przecież do Ciebie w swoim dzieciństwie. Dzisiaj ja jestem w domu Twojego wielbiciela i czujesz się wspaniale. Więc proszę, powiedz mi, co chcesz mi powiedzieć poprzez ten obraz? Jakie jest jego znaczenie? Ja nie rozumiem, co te ręce znaczą, co pokazują te dwa palce i dlaczego, i co oznacza to pokazywanie serca. Wtedy on zszedł z tego obrazu. Stanął przede mną i już nie był więcej na tym obrazie. Był żywy i mogłem to widzieć. I wtedy on powiedział do mnie: mój drogi synu, są dwie rzeczy, żeby znać Boga i znać siebie. Te dwie rzeczy są jak te dwa palce. Jeśli ty wiesz o tym i żyjesz w tej świadomości, wtedy wiesz, na czym polega sztuka życia. I opowiedziałem to doświadczenie tej zakonnicy i ona była natychmiast w ekstazie. Całowała mnie po twarzy ciągle i ciągle i mówiła: jestem tak szczęśliwa z tego, że ci się to wydarzyło. Dostałeś to, dostałeś to. Franciszek z Asyżu i pokój. Poszedłem z grupą wielbicieli do Asyżu, do miejsca, w którym pojawił się święty Franciszek. Dlaczego ja się tam udałem? Ponieważ kiedy zobaczyłem życie
Świętego Franciszka. Ja widziałem 20 razy ten obraz. I z tego powodu ciągle pamiętam jego historię z nim związane. Ponieważ on mówił do ptaków. I on traktował ptaki jak swoich przyjaciół. One przychodziły do niego i on traktował je jak przyjaciół. Ponieważ w tych ptakach on widział zawsze Stwórcę. Dlaczego on był wojownikiem? Kiedy widzimy. Kiedy widzimy, jak ludzie pogrążają się w walce i pogrążają się i zdają i pogrążają się w świadomości ciała, i wtedy rozumieją, czy dochodzą do wniosku, że ciało i dusza są, i wtedy rozumiemy, że ciało i dusza jest inne od siebie. Kiedy widzimy to, kiedy ludzie giną w czasie wojny, widzimy tą różnicę, która jest pomiędzy ciałem i duszą, i że to są dwie różne rzeczy. I co ja mogę z tym zrobić? To jest bezużyteczne. Przecież ja także umrę. I także będę musiał opuścić to ciało. Ja opuszczę to ciało. W związku z tym wszystko, co mam, będę musiał oddać komuś innemu. Więc muszę to rozdać. Taka jest praktyczna użyteczność posiadania tego ciała. Więc kiedy on zaczął rozdawać wszystko, co posiadał, cały majątek, jego ojciec zatrzymał go i powiedział: To nie są twoje rzeczy. Ty nie zarobiłeś tego, nie kupiłeś tego. Ja zarobiłem te pieniądze, którymi zapłaciłem za te wszystkie rzeczy. Jesteś draniem, jesteś bezużyteczną osobą. Zazwyczaj jesteśmy bardzo użyteczni dla świata materialnego. I dlatego on nas używa. Kiedy jesteśmy bezużyteczni dla świata materialnego, wtedy stajemy się użyteczni dla Pana. Więc on pomyślał: Okej, w takim razie muszę opuścić ten dom. On nie płakał z tego powodu, że musiał opuścić dom. On ubierał się wspaniale, ubrał się dobrze i odszedł. Kiedy ojciec to zobaczył, powiedział: To są bardzo kosztowne ubrania. One kosztowały mnóstwo pieniędzy. Zatem Franciszek stanął pomiędzy wieloma ludźmi, młodymi, starymi, kobietami, mężczyznami, i każdy tam stał. I co wtedy Franciszek zrobił? Zdjął wszystkie rzeczy i powiedział: Okej, zatem zatrzymaj te ubrania. Ponieważ on wiedział, że one wszystkie okrywały jego duszę, a on nie jest ciałem i on nie jest tymi wszystkimi okryciami. Zmysły są jak drzwi i okna. Ja zakrywam te drzwi i okna z ubraniami. Zatem on powiedział: Zatrzymaj te ubrania. On nie był nieśmiały. Usiadł z pełnymi kobietami, siedział z mężczyznami i kobietami. On był młodym chłopcem wtedy. Zatrzymaj moje wszystkie rzeczy, mój ojcze. I odszedł. Powiedziawszy to, odszedł. On był tak bardzo świadomy swojej tożsamości, swojej duchowej tożsamości. Jest jeszcze jedna rzecz, którą ja lubię. Kiedy on udał się, aby spotkać papieża, on ubrany był w bardzo prosty sposób. Po prostu jakieś brudne ubrania. Ludzie zazwyczaj zwracają uwagę na zewnętrzne rzeczy. Zatem papież odrzucił go. Ale Bóg przyszedł i powiedział: Co ty robisz? Popełniasz błąd. On jest moim najlepszym uczniem. Ja go kocham. On doświadczył i uświadomił sobie więcej niż ty. On jest pełny miłości do mnie. Czy tego nie widzisz? Popełniasz zniewagę względem niego. Wezwij go, spotkaj go, albo udaj się tam, gdzie on jest, i spotkaj jego tam.
Franciszek w tym czasie nie był bardzo daleko i powrócił. I co zrobił papież wtedy? Dotknął stóp Franciszka, pocałował je i powiedział: wybacz mi. Kiedy byłem młody, chciałem być także taki jak ty. Chciałem także rozwinąć miłosny związek z Bogiem. Ale usiadłem na tym krześle i to krzesło złapało mnie. I nie potrafię zrobić tego, co ty robisz. Stałem się religijny, aby chronić rzeczy. A ty jesteś prawdziwie duchowy, ponieważ posiadasz miłość do Boga. Jesteś wolny i możesz to zrobić. I możesz robić, co chcesz. Więc czym jest ta wolność? Czym jest miłość? Ten, kto posiada miłość do Boga, jest wolny. My nie jesteśmy dowolni, ponieważ nie zakochaliśmy się w Bogu. Zatem udałem się tam, żeby zobaczyć to miejsce, w którym on medytował. Rozmawiałem z kapłanem i zapytałem go, czy on może coś powiedzieć o życiu Franciszka z Asyżu. I on powiedział, że on nie odniósł sukcesu w swoim materialnym życiu. I kiedy wyszedł z tego stanu, powiedział, osoba, która nie posiada sukcesu w życiu, jest osobą, która osiąga prawdziwy sukces. I on przybył tam, aby medytować. Zapytałem go, jaki rodzaj jogi wykonywał. Jogi, hatha jogi, kriya jogi, jaki rodzaj jogi? On zwiększył swoją jogę tu, w tym miejscu. Zatem joga jest czymś ważnym w swoim życiu. Musisz udać się, aby praktykować w jodze. Medytacja jest drogą, aby w jakiś sposób możemy stać się sposobem, w jaki możemy stać się spokojni, wyciszeni. Joga jest sposobem, aby być spokojnym i aby doświadczyć siebie samego, swojej własnej jaźni. Więc on był pogrążony w medytacji. On był w głębokiej medytacji. I z tej jogi on otrzymał pokój w swoim życiu i doświadczył, że pokój pochodzi od tego, który doświadczył siebie samego. Realizacja siebie samego, realizacja własnej jaźni oznacza, że podmioty rzeczy przychodzą z twojej wewnętrznej wizji. Więc zapytałem go, czy spokój pochodzi z zewnątrz czy z wewnątrz? I on odpowiedział, pokój otrzymujesz z wewnątrz. A gdzie my szukamy pokoju? Taki w swoim życiu? Kiedy otrzymam jakiś luksusowy samochód, duży dom, imperium biznesowe, czy ja jestem wtedy spokojny? Ja urodziłem się w królewskiej rodzinie i moją całą odpowiedzialnością byłem tak pozbawiony spokoju, że ja byłem i w tej całej sytuacji byłem tak niespokojny, że musiałem brać pigułki, aby zasypiać. I moje ciśnienie krwi i poziom cukru i cukrzyca pojawiły się z tego powodu, ale było to przejawem łaski. Ponieważ w moim przeszłym życiu takie było moje pragnienie, abym znalazł się w takiej sytuacji i znalazłem się w niej bez wykonywania żadnej pracy. Kiedy pojawiły się odpowiedzialności i trzeba było płacić rachunki, ja zrozumiałem, co się dzieje. Że pokój nie jest na zewnątrz, nie jest w pałacach. Ciągle moja rodzina posiada wiele pałaców w dystrykcie Munger i w innych miejscach, ale nikt tam nie mieszka. Wszyscy odeszli. Ja siedziałem w samochodzie
I robiłem w ten sposób, że ubierałem niebieskie ubrania, ponieważ wsiadałem do niebieskiego samochodu, i czerwone ubrania, ponieważ wsiadałem do czerwonego samochodu, i ubierałem białe ubrania, kiedy wsiadałem do białego samochodu. Takie było moje hobby. Ale nie byłem spokojny. Nie byłem szczęśliwy. Wszystko to działo się łatwo, beze mnie, bez żadnego wysiłku. Kiedy miałem 8 lat, zacząłem prowadzić samochód. Rząd dał mi prawo jazdy, kiedy miałem 8 lat. Ponieważ wszystko pochodziło od mojego ojca, on powiedział. Ponieważ każdy przychodzi do mojego ojca, on powiedział: mój syn prowadzi samochód. I oni powiedzieli: ok, ponieważ to są Indie, więc jest to możliwe. Zatem w ten sposób on powiedział mi, żebym szukał spokoju wewnątrz siebie. To jest nasza medytacja. Kiedy ty znasz swoją tożsamość i zakochujesz się w Bogu. Bóg oznacza świadomość światła. Jedno światło oznacza, że chcesz widzieć inne światła. Ale świadomość Kryszny jest wtedy, kiedy świadomość Boga zmienia się formę piękna i słodkość. I Kryszna pragnie swojego ukochanego, ale nie bez formy. Ja także posiadam formę i on posiada formę. Dlaczego Maria Magdalena mówiła o tym, że jesteśmy jak Pan młody i Panna młoda? Ponieważ wtedy posiadamy formę. I to posiada głębokie znaczenie. Bez posiadania formy nie możesz kochać. Kobieta może kochać mężczyznę i mężczyzna może kochać kobietę. Taka jest natura miłości. I to nazywa się miłością małżeńską. Bez formy, bez posiadania formy nie ma czegoś takiego jak świadomość Kryszny. Światło nie może kochać Boga. Zatem mamy świadomość Boga. Ale nie posiadamy doświadczenia tego. Sprawiamy, że nasze związki są po kilka dni. Trwają kilka dni, kilka lat, a potem się kończą. Świadomość Kryszny oznacza, że Bóg posiada formę w swojej bardzo, bardzo słodkiej formie. I ja chcę być w tej i posiadać jedną z trzech relacji z Nim. Chcę być Twoim przyjacielem, chcę być Twoim rodzicem, ojcem i chcę być jak Twój syn. Chcę być jak Twoja matka, chcę być jak Twoja córka, chcę być jak Twój kochany, jak Twój kochanek. Jezus mówił: mój Ojcze. Czy On widział formę swojego Ojca? Czy On widział to wszystko jako światło? Czy On widział formę czy światło? On widział formę, ponieważ Ojciec posiada formę i nie jest jedynie światłem. Dlaczego? On nie powiedział innym, dlaczego nie mówił do innych ludzi ojcze, ponieważ on widział, znał formę ojca, jego naturę i jego głos, jego dźwięk. On słyszał, czuł głos swojego ojca. On znał formę swojej matki. On nie siedział na kolanach żadnej innej osoby, ponieważ to jest relacja, to jest miłość. I bez tej relacji nie ma miłości. Potrzebujesz posiadać dwie. Potrzebne są, potrzebne jest to, wymagane jest to, aby posiadać dwie formy. Twoja forma i jego forma. Jego osobowość. I w jakiej relacji jesteś z nim? I co pragniesz mu dać? Branie od Niego oznacza świadomość Boga. A kiedy chcesz Mu dawać, to staje się świadomością Kryszny. Więc kim pragniesz być? Jeśli chcesz być blisko, w miłości, w duchowym życiu, jeśli pragniesz być blisko, w miłości, w duchowym życiu i miłość pochodzi z
pochodzi przez pokój. Pokój pochodzi przez jogę. Zatem dusza jest połączona z duszą najwyższą i to jest yoga. To jest A. A potem przychodzi B, C i D. Jesteśmy szczęściarzami, ponieważ pragniemy być w pokoju, aby osiągnąć realizację swojej jaźni. Także kocham Jezusa. Kiedy byłem dzieckiem, najpierw nie znałem Kryszny, ale znałem Jezusa. Choć uczyłem się w katolickiej szkole i tam byli bardzo tacy ściśli Niemcy. Ta szkoła była prowadzona przez Niemców. Oni byli bardzo ścisi, tam panowała surowa dyscyplina. Przed każdą lekcją musiałeś przeżegnać się. W ten sposób ja stałem się świadomy Kryszny. Ponieważ najpierw musisz być świadomy Boga. Musisz posiadać Vishnu Bhakti. Potem chcemy w bliższej relacji z Nim, aby widzieć Go twarzą w twarz. Podam Wam przykład. Kiedy jedziesz autostradą w nocy i zatrzymujesz się i stajesz tam. W pewnym momencie widzisz światło, które zbliża się z naprzeciwka, z jakiejś odległości. I to jest Brahman. Kiedy jesteś bardzo daleko, możesz widzieć jedynie światło, jakąś iskrę, która skądś pochodzi. Ale kiedy poczekasz pewien czas, kiedy masz ten czas, jesteś cierpliwy, zobaczysz, że to światło pojawia się i zbliża do ciebie. I to jest jak paramatma. Wielu ludzi w tym świecie są szczęśliwi, widząc to światło. Kiedy biegają dookoła i mówią, zdobyłem to, zdobyłem to. Ale jeśli poczekasz, światło zbliży się do ciebie bardziej. Wtedy oni mówią, och, znalazłem świat w tej ciemności, otaczającej mnie ciemności jakieś światło. Znalazłem to, widziałem paramatmę. Nie biegnij, poczekaj. Wtedy zobaczysz, że wspaniały, piękny, nowy model samochodu pojawia się. Niemiecki Mercedes. I jest tuż przed tobą i jedzie szybko. I przejeżdża koło ciebie, wtedy możesz widzieć kolor i rodzaj modelu, i czy jest duży i czy mały. I możesz widzieć wszystkie szczegóły dotyczące tego samochodu. Ten poziom doświadczenia nazywany jest Bhagavan. Bhagavan oznacza formę. Ja nie jestem szczęśliwy z iskrą, ja nie jestem szczęśliwy ze światłem. Ja chcę widzieć formę. To jest forma. Zatem musimy rozwinąć pokój, spokój, aby czekać i patrzeć. To pojawi się. I przyjdzie, ponieważ to jest kwestia prędkości, z którą to się porusza. A on jest bardzo szybki. On przychodzi i odchodzi. Jeśli posiadasz to pragnienie, będziesz czuł to i medytował o nim. I jedynie jest kwestią czasu, kiedy on się pojawi. Pewnego razu to światło, ta iskra albo światło, albo ta forma pojawi się. Więc musisz poczekać i wejść głęboko w tym celu. Tak jak poprzez twoje doświadczenie ty możesz to zrobić, możesz czekać i możesz wejść głęboko. Tak jak przez twoją relację ty możesz i musisz zdecydować. Jeśli uciekniesz z tej medytacji, wtedy to się nie wydarzy. Musisz być w pokoju z nim. Mantra jest ważna, aby obudzić Abideya. Abideya oznacza proces. Pewnego razu to jest ważne, aby posiadać wiarę i posiadać guru niszta, stałość w guru, nam niszta, stałość do świętego imienia iszta niszta, stałość w swoje ulubione bóstwo. Guru niszta daje ci życie sambandha jana. Sambandha, czyli guru daje ci relację, czyli związek, ustanawia związek. Jedynie posiadając wiarę,
mistrza duchowego. On to może utworzyć. I niezależnie od, jeśli jesteśmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy bezosobowi, czy osobowi, czy jesteśmy na ścieżce osobowej, personalnej, czy impersonalnej. Osobowe oznacza, że wchodzisz w relację, w związek. Kiedy spotykasz kogoś i mówisz po prostu cześć, cześć, dzień dobry, jak się masz? To jest impersonalne. Ale kiedy idę i daję moją dobre rzeczy i be złe rzeczy, to jest impersonalne. Osobista, personalna relacja oznacza, że ja chcę być taki, ja chcę być z tobą. Ja pragnę czuć ciebie. Ja pragnę dzielić się z tobą. Ja pragnę służyć tobie. Pragnę cię kochać. Pragnę być bardzo blisko ciebie. Zrozumienie jest początkiem. Kiedy zakochuję się, czy tam jest jakieś zrozumienie? To jest osobista relacja, sambandha. I imię doprowadzi nas do Abidei. Tak wiele modlę się do Ciebie, intonuję, myślę o Tobie. Tak będę połączony bardziej i bardziej z Tobą. Ponieważ przez pamiętanie imienia ja będę pamiętał o mojej tożsamości w związku z Tobą. Ponieważ ja znam iskrę, znam światło, ale ja pragnę poznać Twoją, moją formę i Twoją formę. Nie w fizyczny sposób. Ja pragnę mieć boskie uczucia z Tobą, osobiste uczucia, wewnętrzne uczucia. To jest nazywane isztanisztha. W pewnej formie, określonej formie, pragnę być blisko z Tobą. Wtedy swarupa, duchowa forma, rozwinie się i automatycznie tam będzie. Automatycznie forma tam będzie. To jest moja realizacja, moje doświadczenie, najwyższy poziom rozwoju. Do następnego razu. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.